Szósty dzień nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś nasza refleksja dotyczyć będzie daru męstwa. Papież Benedykt XVI określił, że jest potrzebny, aby przezwyciężyć pokusy zła i czynić zawsze dobro, nawet jeśli wymaga to poświęceń. Powtórzę, dar męstwa potrzebny jest, aby przezwyciężać pokusy zła i czynić zawsze dobro, nawet jeśli wymaga to poświęceń. Skoro męstwo potrzebne jest do przezwyciężania zła, co jest oczywiste, to trzeba chociaż na chwilę zastanowić się, co to jest zło. Odpowiedzi jest i było wiele. Pozwolę sobie zacytować fragment listu apostolskiego świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Młodzieży z 1985 roku. Papież pisze tak. Apostoł Jan pisze, że zwyciężyliście złego. Tak jest. Trzeba sięgać stale do korzeni zła i grzechu w dziejach ludzkości i wszechświata. Tak jak Chrystus sięgnął do tego korzenia w swej wielkanocnej tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Nie trzeba się lękać nazywać po imieniu pierwszego sprawcę zła. Złego. Taktyka, jaką stosował i stosuje, polega na tym, aby się nie ujawniać, aby zło, szczepione przez niego od początku, rosło z samego człowieka, z samych ustrojów i układów, międzyludzkich, międzyklasowych i międzynarodowych, aby także coraz bardziej stawało się grzechem strukturalnym, a coraz mniej pozwalało się zidentyfikować jako grzech personalny, aby więc człowiek czuł się niejako wyzwolony od grzechu, a równocześnie, aby był w nim coraz bardziej pogrążony. Apostoł mówi, młodzi, jesteście mocni, trzeba tylko, ażeby nauka Boża trwała w was. Wtedy jesteście mocni, potraficie sięgnąć do ukrytych mechanizmów zła, do jego korzeni. Zdołacie stopniowo przemienić świat, przeobrazić go, uczynić bardziej ludzkim, bardziej braterskim i równocześnie bardziej Bożym. Nie można bowiem odrywać świata od Boga i przeciwstawiać go Bogu w sercu człowieka. Nie można człowieka odrywać od Boga i przeciwstawiać go Bogu. Jest to bowiem przeciwko naturze świata i przeciwko naturze człowieka, przeciwko wewnętrznej prawdzie, która konstytuuje całą rzeczywistość. Serce ludzkie naprawdę jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Te słowa wielkiego świętego Augustyna nie tracą nigdy na swojej aktualności. Ojciec Święty mówi, że trzeba sięgać stale do korzeni zła i grzechu. Zachęcam, by każdy zastanowił się, przypomniał sobie, prosił Ducha Świętego, by mu uświadomił, jakie są korzenie mojego grzechu, co jest przyczyną mojego zła, biedy, nieszczęścia, mojego, nie tylko mojego, moich bliskich też. Człowiek sam z siebie nie chce przyznać się do swoich win, grzechów, zła, jakie popełnił, a przynajmniej jest to trudne.
Duch Święty do tego uzdalnia. Zacytuję fragment innego dokumentu papieża Jana Pawła II, encykliki Dominum et Vivificantem o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata. Papież mówi: Duch Święty poucza nas o grzechu, pozwala nam poznawać prawdę, żyć w prawdzie, może ciężkiej, bolesnej, ale prawdzie. Słowa wypowiedziane pierwszego dnia po szabacie przez Chrystusa Zmartwychwstałego w sposób szczególny uwydatniają obecność Ducha Świętego, Parakleta, Pocieszyciela, jako tego, który przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Tylko bowiem w tym odniesieniu tłumaczą się słowa, które Jezus łączy bezpośrednio z daniem Ducha Świętego apostołom. Mówi bowiem: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jezus udziela apostołom władzy odpuszczania grzechów, aby przekazywali ją swym następcom w Kościele. Jednakże władza ta, dana ludziom, zakłada i włącza zbawcze działanie Ducha Świętego. Stając się światłością sumień, Duch Święty przekonywa o grzechu, to znaczy daje poznać człowiekowi jego zło, a równocześnie skierowuje do dobra. Dzięki wielości jego darów, dla których wzywany jest jako darzący łaską siedemkroć, każdego grzechu człowieka może dosięgnąć zbawcza moc Boża. Istotnie, jak mówi święty Bonaventura, mocą siedmiu darów Ducha Świętego zostaje zniszczony każdy rodzaj zła i zostaje zrodzone wszelkie dobro. To są słowa tak ważne, że powtórzę je jeszcze raz. Słowa wypowiedziane pierwszego dnia po szabacie przez Chrystusa Zmartwychwstałego w sposób szczególny uwydatniają obecność Ducha Świętego Parakleta, Pocieszyciela, jako tego, który przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Tylko bowiem w tym odniesieniu tłumaczą się słowa, które Jezus łączy bezpośrednio z daniem Ducha Świętego apostołom. Mówi bowiem: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jezus udziela apostołom władzy odpuszczania grzechów, aby przekazywali ją swym następcom w Kościele. Jednakże władza ta, dana ludziom, zakłada i włącza zbawcze działanie Ducha Świętego. Stając się światłością sumień, Duch Święty przekonywa o grzechu, to znaczy daje poznać człowiekowi jego zło, a równocześnie skierowuje do dobra dzięki wielości jego darów, dla których wzywany jest jako darzący łaską siedemkroć. Każdego grzechu człowieka może dosięgnąć zbawcza moc Boża. Istotnie, jak mówi święty Bonaventura, mocą siedmiu darów Ducha Świętego zostaje zniszczony każdy rodzaj zła i zostaje zrodzone wszelkie dobro. To są bardzo ważne słowa, słowa dające nadzieję. Dzięki wielości jego darów, dla których jest wzywany jako darzący łaską siedemkroć, każdego grzechu człowieka może dosięgnąć zbawcza moc Boża. Istotnie, jak mówi święty Bonaventura, mocą siedmiu darów Ducha Świętego
zostaje zniszczony każdy rodzaj zła i zostaje zrodzone wszelkie dobro. Wielkość działania Ducha Świętego w nas polega nie tylko na tym, że poucza nas o naszych grzechach. Gdybyśmy z tym zostali sami, to byśmy chyba oszaleli. Ale każdy kapłan ma moc odpuścić nam grzechy. Jeszcze raz powtórzę. Mocą 7 darów Ducha Świętego zostaje zniszczony każdy rodzaj zła i zostaje zrodzone wszelkie dobro. Zachęcam serdecznie do proszenia Ducha Świętego, by dał nam poznać nasze winy, grzechy. Ale jeszcze bardziej zachęcam do spowiedzi świętej, byśmy mogli doświadczyć daru Bożego miłosierdzia, przebaczenia, pokoju, pojednania. Dar męstwa uzdalnia także do czynienia dobra, zawsze, w każdych okolicznościach. Zachęcam do tego, chociażby to było dobre słowo wypowiedziane do kogoś, kto ma dziś ciężki dzień i to widać. A może telefon do kogoś z dobrym słowem. A jeżeli ani to nie jest możliwe, to zawsze możliwa jest modlitwa, chociażby krótka, za drugiego człowieka. Powtórzę. Dar męstwa potrzebny jest, aby przezwyciężać pokusy zła i czynić zawsze dobro, nawet jeśli wymaga to poświęceń. Zakończeniem dzisiejszych refleksji niech będą słowa modlitwy. Duchu Święty Boże, wielki przyjacielu i miłośniku dusz, któryś w sakramencie świętym wstąpił do serca mojego, oświeć rozum mój światłością z nieba, zapal ogień miłości Twojej, ulecz to, co w duszy mojej jest chore, wzmocnij, co słabe, uświęć, co grzeszne, wspomagaj mnie łaską, abym jako prawdziwy katolik żył i umarł. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, przyczyń się za mną. Amen.